Po tak długiej i owocnej współpracy postanowiłem, że w końcu zrobię mojemu klonowi jakiś prezent. Siemano witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson. Jesteśmy dzisiaj, prawda, na Palionowie. Znaczy, w sumie zawsze jesteśmy na Palionowie, tylko tym razem jestem tak naprawdę na Palionowie, że nie jestem na wyspie, tylko tutaj, ponieważ tu się wiele rzeczy pozmieniało. Zaraz wam to wszystko pokażę. Ale zanim to, to uwaga, bo wczoraj wrzucałem, wczoraj wrzuciłem odcinek, który nagrywałem przed wbiciem 100 tysięcy subskrypcji i nie wiedziałem, czy zdążyliśmy wbić, ale teraz już wiadomo, że oficjalnie wbiliśmy 100 tysięcy subskrypcji na moim kanale, za co wam bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję, ponieważ to jest taki próg moich marzeń, można by powiedzieć. No, chciałem zawsze mieć 100 tysięcy subskrypcji na YouTube, ponieważ raz, że przycisk, dwa, że weryfikacje się dostaje, to jest mnóstwo nowych rzeczy dla mnie, więc cieszę się mega, że udało nam się to wbić. Dziękuję wam bardzo. Mógłbym teraz mówić, że goje, gdyby nie wy, to by się to nie udało. No bo wiadomo, że to gdyby nie wy, to by się to nie udało, no bo w końcu to wy sklikaliście w te subskrypcje. Ale po prostu chciałem powiedzieć dziękuję. Dziękuję wam za to, że po prostu jesteście od takiego długiego czasu tutaj, prawda, no niektórzy od samego początku ze mną tutaj na tym kanale i oglądacie, co tu się dzieje na tej Palionowie, jak ono się rozwija. Dzięki, prawda, piknę. No i też, prawda, nie stopując, prawda, naszych jakby dokonań, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapkę w górę, ponieważ łapki w górę to wy potraficie wbijać jak mało kto, to jest po prostu, wiecie, to jest petarda po prostu, jak wbijacie łapki w górę, więc słuchajcie, 4000 łapek w górę, myślę, że to jest jak najbardziej do zrobienia. Czas na to macie, dopóki się nie napiję herbaty, tym razem z bidonu, żeby się nie polać. Zdążyłem, czy ty zdążyłeś napisać komentarz, znaczy dać łapkę w górę? Pochwal się w komentarzu oczywiście, ja sobie tam poczytam i tak dalej, dobra, słuchajcie, dzisiaj prezent dla mojego klona. Prezent dla mojego klona i zaraz wam pokażę, co to jest za prezent, bo tu się troszkę pozmieniało. Jak widzicie, jest jakaś latarnia, to nie jest ten prezent. Jest jakiś kościół, to też nie jest ten prezent, ale powstały tu takie budynki, ale już tam widać w oddali, kurczę, co tam jest, ale ja wam to pokażę od innej strony, ponieważ postanowiłem, że ciągle mieszkamy na tych wyspach tam, ja na swojej, znaczy w sumie to ja mieszkam trochę tu, trochę na tej wyspie, ale klon ciągle mieszka tam na tej wyspie i chciałem zamieszkać z nim po prostu. I postanowiłem, że nie będzie nic lepszego niż po prostu zbudowanie domu, w którym oboje będziemy mogli zamieszkać. Ten dom jest tak świetny. Tak świetny jest ten dom. Co prawda nie jest jeszcze skończony, go trzeba dokończyć, ale no zapowiada się mega dobrze. Nawet basen mamy, widzicie tu, patrzcie, tu właśnie ścian nie ma, to trzeba dokończyć, bo trochę to długo trwa, ile się to buduje. No nie jest to takie łatwe zebrać to wszystko, ale działamy i kurczę, zaraz będzie tutaj wybudowany dom. No i dzisiaj powiem o tym klonowi, żeby po prostu zobaczymy, jaka będzie jego reakcja na to, że zamieszka w takiej chawirze tutaj normalnie. Bo ja tu już mam dla niego przewidziane nawet miejsce na pokój jego, patrzcie, tu pod schodami. Jest idealne, patrzcie, nawet ma okna tutaj takie piękne, będzie mógł sobie tutaj patrzeć i oddychać świeżym powietrzem. No, tu jakieś wyrko pewnie dostanie, tu mu się to zabuduje, tak żeby miał po prostu pod schodami ładnie, niczym Harry Potter. Myślę, że to będzie idealne dla niego, a gdzie ja będę miał pokój, to się jeszcze okaże, bo tu w sumie jest tyle pomieszczeń, że za bardzo nie wiem, gdzie miałbym wybrać, ale wydaje mi się, że zrobimy sobie na samej górze. To jest taki mój plan, żeby tam na samej górze mieć pokój, więc zobaczymy, jak to się dalej potoczy budowa. Tymczasem lecę do niego, żeby mu to pokazać. Tam swoją drogą jest jeszcze jakiś domek, ale w ogóle nie wiem, skąd on się tam wziął, nagle się tutaj tak pojawił i nie wiem, czyje to, nie wiem, co to i nic nie wiem na temat tamtego domku, więc póki co nie zawracam sobie tym głowy, ale lecimy, o kurczę, te kaktusy wszędzie pozasadzał Daveson. Dobra, lecimy do kloca, do klona, oni mają tak podobne niki, ja się czasami mylę i mówię kloc na klona, klon na kloca, nie wiem, dramat totalny. Dobra, czekajcie, czy ja mam... No, a tak swoją drogą to stąd się będziemy wyprowadzać i zamienimy cały ten budynek na taki prawowity, prawda, młyn. Dobra, czekajcie, tu przyjdziemy. W ogóle ten obsydian, kto stawia ten obsydian? Wszędzie on jest postawiony, wszędzie. Nie wiem, denerwuje mnie to. Dobra, wsiadamy tutaj w tą kolejkę i jedziemy do... Wow, jak mam telepie. I lecimy do tego, do klona oczywiście. Mam tutaj room, mam room. Z tego powodu, że tu ostatnio zaczęło mnie coś bić, ten uranium i... Ten rum, jak się wypija, on dodaje więcej życia i tak dalej, więc jakby co, to wypiję go zamiast mleka, żeby po prostu przetrwać, bo mnie wyjątkowo bardzo lubi to uranium tutaj, prawda, bić po twarzy, więc to mi się nie podoba. To jest dramat, ale korzystając z tego, że jedziemy sobie, prawda, tą przyjemną, prawda, nikomu nie szkodzącą kolejką, to chciałem was zaprosić na plusa, ponieważ chcę tam nagrywać częściej filmy. Ostatnio miałem taki przestój, ponieważ też za każdym razem moje przerwanie nagrywania na plusie jest spowodowane tym, że gdzieś wyjeżdżam. Na weekend wyjechałem do Paliona i przerwałem tam nagrywanie, no bo nie miałem filmów na zapas, nie miałem czasu, żeby nagrać te filmy na zapas, ponieważ to była bardzo spontaniczna decyzja.
decyzja, że jadę, więc nie miałem jak się na to przygotować, ale chcę tam wrócić, za każdym razem muszę się tak mobilizować, mówić tutaj na tym kanale, żeby się jakoś zmobilizować, ale chciałbym. Tam nagrywamy Among Us, ale chcę też nagrywać inne gierki, między innymi z Dave'em dogadaliśmy, że będziemy coś tam nagrywać, może, ale nie mówię, że na pewno wróci LEGO, więc myślę, że fajnie będzie sobie, prawda, znowu pograć w LEGO. Dobra, nie biję mnie tu to uranium, ale strasznie długa jest ta kolejka, ja nie wiem, kto to takie długie budował. No, ale na plusie będziemy robić różne rzeczy, między innymi też tam ten Among jest, który bardzo chciałbym go nagrywać, bo Among, no, osobiście bardzo lubię tą grę. Z tym, że ciężko się nagrywa, ale chciałbym też z widzami ponagrywać, więc wbijcie na Discorda, ponieważ tam będę podawał kody. Tam jest taki specjalny pokój do kodów i tam będziemy sobie, będę was zapraszał na odcinki. Oczywiście nie będziemy ze sobą rozmawiać, bo ja muszę jakoś ten odcinek poprowadzić, ale będziemy pisemnie się dogadywać. Dobra, pojechałem do klona, czyli tak jak miało być w sumie. Dobra, i czy on tam będzie? Mam nadzieję, że on będzie w ogóle tutaj na tym, na serwerku. Dobra, już jedziemy tutaj, już jesteśmy w sumie tuż. Uwaga, tu pod górkę już jesteśmy u niego. Ciekawe, czy on tutaj jest, czy gdzie on będzie. Dobra, tu go nie ma. Dobra, mamy dwa wózki, to będziemy mieli jak wrócić. Dobra, idziemy tu do góry. Halo, czekajcie. O, jest, halo, klon. Halo. Co żeś, odcinek nagrywał? Na green screenie pięknie? W Minecrafta gram. W Minecrafcie grasz w Minecrafta. No dobra, podoba mi się to. Słuchaj, klon, mam dla ciebie niespodziankę. Ja też. No to dawaj, ty pierwszy. Ale odwróć się. Nie, ale ty jesteś najgorszy. O nie. Ale widzowie cię znienawidzą za to. Dobra, ja już żartowałem, nie mam dla ciebie niespodzianki, teraz to już się cmoknij w dupę. No proszę. Nie. Żartowałem, ale to taki żart śmieszny, haha. Żegnam, już nie ma żadnej niespodzianki. No proszę, żartowałem. A jedzie za mną, pa. No nie, ja już dla ciebie nic nie mam, możesz już wracać, no, zostajesz tu na zawsze. Nie, już mnie to nie obchodzi. No nie bądź taki. Na żartach się nie znasz. Kurczę, chciałem cię popchnąć. Dobra. No ale ja nie wiem, czy ty zasługujesz teraz na takie, na taki prezent, jak ty taki żart mi robisz. No ale to przeproś. Sorki. Przeproś normalnie, powiedz przepraszam. Przepraszam. No dobra, no wybaczam ci. Kurde, nie włączaj alarmu, jak się nic nie dzieje. Dobra, palionowo, no właśnie. Cześć, wsiadaj do drugiego wsiadaj. No ja przestań. No dobra, chodź za mną, jedź. Dobra, słuchaj, możesz zgadywać co to jest. Nie, ja już nie chcę żadnego prezentu. A, dobrze, nie, to wraz, możesz już się cofnąć, czekaj, jakby ci to... Nie, żartowałem. O co pytałeś, czy co mam zrobić? Kurczę, nie mogę rozwalić tego. Łap ziemniaki. Ale co, coś miałem... Złapałeś ziemniaka? Tak. Złapałem drugiego ziemniaka. Nie wiem, czemu mnie to tak bawi, że ty te ziemniaki zbierasz. Dobra, w każdym razie jest prezent for you za to, że po prostu tutaj taki wytrwały jesteś, na tej wyspie sobie zamieszkałeś, dajesz sobie radę, już nie jesteś chory, jesteś znośny, nawet nie chcesz mnie już zniszczyć, więc w sumie spoko, masz ziemniaka jeszcze jednego. No to przygotowałem coś specjalnego, możesz zgadywać co to jest. Diamenty. No to byłbyś szczęśliwy z diamentów? Nie, bo mam ich dużo. No to co to innego może być? To nie są diamenty. Uranium. Byłbyś z tego zadowolony? Bardzo. Dobra, rozwalam ci tory. Nie no, żartuję. No to co to może być? Zgaduj dalej. Co? Druga krowa. A byłbyś zadowolony z drugiej krowy? Ta, moja by miała koleżankę. No to bo chyba lepiej kolegę jakby miała, nie? Nie, koleżankę, bo ona woli koleżanki. O nie! Dobra, no to ale nie jest to, więc zgaduj dalej. A, twój wózek pojechał, dobra, nieważne. No zgaduj dalej.
czekaj, czekaj. Zaraz ci powiem. A gdzie to jest? Gdzie no, w Palionowie jest, no. No to już. Kurde, co zrobiłem? No ale nie, nie, no stój tu, masz zgadnąć. Chyba, że się poddajesz. Nie wiem, no dobra, to poddaję. Dobra, ale inaczej, jeżeli zgadniesz, to dam ci pewien przywilej w tamtym miejscu, ale jeżeli nie zgadniesz, to ja mam ten przywilej. Przywilej, zgadnę. No ale to jakieś podpowiedź, jakieś koło ratunkowe. Jakby ci to powiedzieć? Życie, no. Życie. Jak życie? Nie wiem, jedzenie? No, życie. Nie mam, nie jedzenie. Życie, życie. Dobra, to ja tu wychodzę na górę. Nie, no, nie, nie możesz się rozglądać, bo możesz się domyśleć no, wtedy. Mówię. Gdzie ty jesteś? Chodź, gdzie ty jesteś? Na młynie, tu zostań, tu zostań. Chodź tu na dół. Chodź tu na dół, tu na dół. Tu chodź. No, to zgadujesz czy co? Tego stąd nie widać. Kurde. Duże to jest? Małe? No, nie wiem, zależy co jest duże dla ciebie, a co jest małe. Jezu, ale ty kombinujesz. No dobra, no zgaduj, albo się poddajesz i ja mam przywilej w tamtym miejscu. Latarnia. Nie widziałem jej. To nie, akurat nie lata. To jakby dobra. To była latarnia, to by ci powiedział, że to jest duże. Dobra, załóżmy, że latarnia. Latarnia jest duża, a lampa jest mała. Okej, no to... no to jest takie bliżej do latarni. Czyli duże. No większe, no. Czyli jakaś budowla. Obstawiam... Aha, większe niż latarnia. Znaczy, nie powiedziałem, czy większe, czy mniejsze. Bliżej latarni niż lampki, no. Kurde, nie, no to obstawiam, że to jest jakaś budowla. No, ale to, co zgadujesz, czy się poddajesz? Czekaj, jedzenie. Basen? To jest ostateczna odpowiedź? Ja mogę mieć i potem jeszcze jedno po basenie. Nie, już, nie, ostatnie jest, bo ja już za dużo ci dałem kół ratunkowy. Kurde. Nie wiem. Nie, no dobra, niech będzie ostateczna. Basen ostateczna, tak? No, niech będzie. Dobra, to chodź, tak, chodź. Basen. Chodź, w takim razie przywilej należy do mnie, ponieważ nie zgadłeś. No nie. O, nawet w dobrą stronę po cię odbiło, ponieważ tam, widzisz? To jest nasz przyszły dom. Dom, co ty gadasz? Ale bydle. Ale basen był po części dobrym strzałem, bo jest basen, ale to nie było wszystko, widzisz? Więc, a dobra, ale teraz ważna sprawa, jaki jest mój przywilej. Gdzie ty jesteś? O. Przywilej jest mój taki, że ja wybieram ci pokój. Nie. No nie, stary. No, ja ci wybieram pokój. Znaczy, nie, on jest, to jest jeszcze niedokończone, ale ja już wiem, gdzie ty będziesz miał pokój. A, no to gdzie? Pod schodami. To nie, no jak Harry Potter. Pa, jak tu masz fajnie. Fajnie tu masz. Nie. Patrz, ci to zamurujemy tu i tu masz taki fajny azyl swój. Ja świetny. Tu. Gdzie? O, tu. Tu, w tym miejscu. Gdzie ty jesteś? No nad tobą. Nie no, tu będzie jakiś salon pewnie. Ja mam na samej górze. Ty masz tu, na dole. Tu masz nie, na dole. Ja pod schodami. Pod podwójnymi schodami w sumie, bo tu też są schody. Pod podwójnymi schodami masz. Hopie. Mieszkasz dwa razy lepiej niż Harry Potter, bo masz podwójne schody. Kurde. No to ja mam tu. Tu. No nie. Nie, to był mój przywilej. Poszedłeś na te warunki. Masz dom. Po części, ale po części. Ale dobrze, po części zgadłeś, więc będziesz mógł korzystać z basenu. Nie, no nie no, pod schodami, wybrałem ci to. No nie. Możemy ewentualnie zrobić tak, że widzowie wybiorą. Czego będzie więcej. Dobra, czy pod... ale ci nosa utrą. Nie. Widzowie z okazji tego, dobra, że wbiłem 100 tysięcy subskrypcji. Gdzie? No ja ci daję pod schodami. A ty co? A ja sobie daję na górze, więc... Nie. Na górze już jest zaklepane przeze mnie. Możesz sobie wybrać... No to tutaj. Dobra. Czyli pod schodami albo tutaj, tak? Tak. Dobrze, no to w takim razie... Dzielimy na dwie części, bo ona jest duża. Co dzielimy na dwie? Górę nie, na górze jest cały dla mnie jest przeznaczone. To... Dobra, niech już będzie ci. No właśnie. Ale ty pod schodami, słuchajcie ludzie, no... Proszę o wielki spam w komentarzach, bo ja mam... Słuchaj, chodź tu klon, bo ja mam tajną broń, chodź. Nie, no co? Chodź, patrz. Słuchaj teraz tego. Każdy, kto napisze w komentarzu pod schodami, dostaje serduszko. Wszystkim przypinam serduszko. O, ty z wyrolu. Weź to odłóż.
No, 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 kurde, dobra. O, o, kurde, no i zginiemy oboje przez ciebie. Chodź tu. No to rzuć, rzuć to, no, dawaj. Nie. No rzuć. No rzuć to. Nie, bo ty to złapiesz. No, dawaj, dawaj, rzuć to. O, kurde, chyba problem masz. Jak ucieka. No i teraz też mi nic nie zrobisz, więc teraz to się cmoknij. Dobra, więc słuchajcie, tak jak powiedziałem, kto napisze w komentarzu pod schodami, klon pod schodami, ten, temu przypinam serduszko. Tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19, na którym, prawda, prawdopodobnie przydzielimy to mieszkanie klonowi. No, nie słuchajcie go, nie słuchajcie. Nie, słuchajcie mnie, proszę, ponieważ, proszę, ale klon, klon wam nie da żadnych serduszek w komentarzach, a ja wam mogę przypiąć serduszko. Ja bym udził tutaj serduszko dla wszystkich. Nie. Napiszą, ale to jest niepersonalne. To nie. Pod schodami, kto napisze pod schodami, temu przypinam serduszko. Trzymajcie się, widzimy się jutro. Na razie. Pa, pa.